Dzień dobry moi mili. Jak wiemy, od jakiegoś czasu Riot Games pracuje nad reworkiem wizualnym Arii. Ma być zmieniony jej model, animacje, dźwięki czy, o dziwo, jej fabuła. Co dla mnie jest najciekawsze, bo jej historia zostanie pchnięta do przodu. Chociaż w kierunku, który może zniszczyć to, kim Arii jest i za co gracze ją pokochali. Ale o wszystkim pogadamy w dzisiejszym materiale. Zatem sprawdźmy, co tam Riot Games nareworkowało. Kochani, tak tylko informacyjnie, zanim przejdę stricte do materiału, jeżeli ktoś lubi czołgi, to wielomiesięczny partner tego kanału, czyli Gaminate, nawiązał współpracę z World of Tanks. I w Gaminate'owym sklepie pojawiło się sporo produktów, które są związane z czołgami. Ja się tutaj pochwalę, że w ramach współpracy dostałem taki oto zestawik. Wygląda on bardzo zacnie, więc jeżeli chcecie sobie sprawdzić, to w pierwszej linii opisu macie link do sklepu. A ja tą paczuszkę sobie otworzę na Instagramie, żeby tutaj już wam czasu nie zabierać. O nadchodzących zmianach dziewięcioogoniastej lisicy wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu. No ba, nawet stwierdziłbym, że Riot bardzo tą postać lubi. Mini rework niedawno i nadciągające zmiany wizualne i kosmetyczne teraz. 12 sierpnia 2022 roku zobaczyliśmy film Champions and Preseason 2023, gdzie Rioterzy mówili o Arii i pokazywali stan pracy nad nią. Dokładnie to, co ma otrzymać, to ASU, czyli tak zwana aktualizacja grafiki i niezawodności. Rioterzy w całkiem sporym wpisie rozpisują się w wielkich superlatywach o tym, co robią. O tym, że takie aktualizacje jak do Arii zajmują tyle czasu, chociażby dlatego, że mają ułatwić tworzenie skinów w przyszłości. Nawet czytamy, że deweloperzy przebudowują sposób, w jaki silnik gry traktuje konkretne postacie, zmieniając metodę tworzenia grafik w poszczególnych bazowych pakietach graficznych, czyli mówiąc językiem nieco prostszym, rozplątują kod spaghetti dla implementacji skinów i efektów. No tak, ale wrzucenie zimowej mapy jest niemożliwe. Jednakże czytamy, że owe zmiany, jak w przypadku Caitlyn czy nadchodzącej Arii, są tworzone po to, aby postacie odnalazły się w obecnych standardach wizualnych. Co za tym idzie, Arii dostanie aktualizację swojego klasycznego modelu oraz wszystkich skinów do epików za 1350 RP-ków i do epików włącznie, co jest jak najbardziej okej. Zespół do spraw zmian bohaterki utrzymuje, że nieustannie otrzymuje informacje o tym, jak przestarzały jest jej wygląd i animacje, gdy dostaje nowe skiny. Oczywiście ja nie mówię, że tak nie mogło być, chociaż ja raczej tego nie słyszałem. Uważam, że Arii może nie wygląda jakoś fenomenalnie w grze, ale są postacie, które zmian graficznych wymagają o wiele bardziej. I raczej mówiło się o tym, żeby zmienić trochę Gragasa, który cierpi cały czas na pizzostopie. Również Rioterzy zauważają, że bohaterka nie posiada nawet bazowych animacji czy efektu powrotu, co jest obecnie standardem dla nowych bohaterów, dlatego była idealnym wyborem. Moi drodzy, nie zrozumcie mnie źle, ja bardzo Arii lubię. Jak również grafikiem nie jestem, ani animatorem, ale z tego co wiem i z tego co obserwuję, to są postacie, które nadają się do tego o wiele lepiej. I już wam kiedyś pokazywałem, że Arii animację powrotu ma. Biedną, bo biedną, ale jednak ma. Nie mówię, że Arii była złą postacią, żeby to zrobić, ale na pewno nie była pierwszą w kolejności. W temacie jej wyglądu również pojawia się sporo informacji, co do tego, jak pracownicy Riotu mają ją zmienić. Ostatecznie ma ona łączyć elementy ze starego już cinematika New Dawn, o mój Boże, kiedy to było, oraz modelu z Wild Rifta. Co uznaję za zmianę na plus, gdyż wiele modeli z mobilnego LoL'a niestety wygląda po prostu o wiele lepiej od swoich ligolegendowych kolegów. Co jeszcze ciekawsze, deweloperzy nie zapominają o wyglądzie z Ruined Kinga, skąd zostanie użyty motyw bogatej tuniki oraz długich, nie do końca poukładanych włosów, aby podkreślić jednocześnie jej dzikość i pochodzenie. Również ta bardziej dzika i Ruined Kingowa forma ma być widoczna na jej ulcie.
Rioterzy podają, że naprawili sporo błędów z animacją lisich ogonów bohaterki, gdyż te były jednym z ważniejszych elementów, a po dziś dzień zdarza się, że same jej ogony wnikają w jej model. Oczywiście model Arii to nie wszystko. W grze istotne są jeszcze animacje i wygląd umiejętności. I tutaj widać, że Rioterzy bardzo mocno się postarali. Ogólnie to bardzo dużo czasu poświęcono na ogony bohaterki. Na to, jak mają wyglądać, poruszać się, rozkładać i składać. Izzy Cheng, jedna z osób pracujących przy jej ogonach, poinformowała, że przeprowadziła wiele testów i wiele wariantów, aby wyglądały płynniej i przyjemniej. Tak, aby układały się gładko i elegancko, co ma do Arii niezwykle pasować. Z kolei inny rioter z teamu odpowiedzialnego za zmiany tej bohaterki, Riot Bainhar, ujawnił kolejne informacje odnośnie jej ogonów. Zaprezentował nawet kilka animacji na wczesnym etapie produkcji i te wyglądają bardzo dobrze. Szczególnie rozłożenie do serducha, gdzie ogony nie rozkładają się nienaturalnie, a każdy wygląda jakby był niezależny od siebie. Wyszło to naprawdę bardzo dobrze i daje taki naturalny feeling. Zobaczyliśmy również porównanie, jak będzie to już niedługo wyglądać. Jest tutaj również kilka smaczków od twórców, takich jak na przykład fakt, że celem stworzenia lepiej wyglądającego Charma stworzono jego 4 wersje dla każdego kierunku: północ, południe, wschód i zachód. Zobaczyliśmy również, jak będą wyglądały jej inne umiejętności. Co do zasady, rioterzy najbardziej rozpisują się o jednej rzeczy. Q Arii było zagnieżdżone głęboko w ligolegendowym kodzie Spaghetti. Raz, że korzystało ono ze starych efektów wizualnych, czy nawet z zasobów, które pochodziły sprzed premiery bohaterki. Wow! Riot Sir Haiyan podzielił się z nami, że również problem stanowił sam jej wygląd Q. Sama animacja została stworzona nieco naokoło. Stawiano sobie również pytanie, jak ma wyglądać magia, którą bohaterka używa. Ostatecznie zdecydowano się na jasno-niebieską moc, przypominającą nieco swoim zachowaniem smugę dymu ze Spokojnej Świeczki. Ta umiejętność również będzie miała zmiany dźwiękowe. Aby finalnie wyłapać wszystkie smaczki odnośnie bohaterki, to jeszcze troszeczkę musimy poczekać, aż wejdzie na oficjalne serwery. Dla ciekawskich powinno się to wydarzyć w pierwszym kwartale 2023 roku. Natomiast również jej lore zostanie rozszerzone, co dla fanów Arii na pewno jest ważną informacją. Jak pisze z kolei Riot Apothecary, czyli starsza scenarzystka w Riot Games, praca nad zmianami Arii zbiegła się w czasie z premierą Ruined Kinga, co daje nam informację, że prace nad nią trwają już od jakiegoś czasu. Ten fakt postawił pytanie przed całym zespołem projektowym. Czy nowe lore Arii wraz z wyglądem ma być spójne z przeszłością bohaterki, czy pokazywać jej dalsze losy? Projektanci zdecydowali, iż będzie to Arii z przyszłości, czyli jej fabuła zostanie zaktualizowana. Arii ma przejść sporą zmianę. Nie będzie już prezentowana jako ktoś uciekający przed swoją przeszłością i traumatycznymi przeżyciami. Teraz będzie od tego wolna, ma z ekscytacją spoglądać na świat i z uśmiechem podchodzić do swojej przyszłości. Dalszy rozwój jej historii brzmi bardzo dobrze. Natomiast Arii w League of Legends i w wielu grach Riotu od lat była przedstawiana jako taka piękna wastajańska kobieta, ale z takim pazurem powiedzmy, z taką mocną, mroczną przeszłością, przez co była wręcz nieufna w stosunku do innych i bardzo odosobniona. W Ruined Kingu poznaliśmy ją od tej strony, gdzie również zaczyna się powoli przełamywać, ale bardziej dlatego, że była zdeterminowana odkryć historię swoich przodków i dlaczego jest ostatnią z plemienia Vesani. I oczywiście to poprzednie lore nie zostaje zakopane, ale szczerze mówiąc jakoś nie czuję za dobrze tej zmiany. W sensie, jeżeli po tych zmianach bohaterka będzie taką szczęśliwą, otwartą na wszystkich bohaterką, to brzmi to po prostu jakby miała stać się kolejną generyczną, szczęśliwą postacią. Ja tutaj tego nie przekreślam, bo chociażby droga, jaką przeszedł Yasuo, jest wręcz fantastyczna, ale czuję tutaj lekki niepokój, bo wydaje mi się, że nie za to gracze Arii pokochali.
kochali, tylko bardziej za to, że jest właśnie taka tajemnicza, jest piękna i ma mroczną przeszłość, od której nie może uciec. Zobaczymy, jak Riot to ugryzie, ale to już was, moje drogie lorowe świry, zapytam, co wy uważacie. Ja osobiście myślę, że wizualnie wygląda to wręcz fenomenalnie, nie mogę się doczekać, aż tą Ari zagram. Cieszę się, że Riot coś z tym kodem z Spaghetti robi, no bo wypadałoby przecież, ale jeżeli chodzi o rozwój jej fabuły, to nieco się obawiam. Także napiszcie, moi drodzy, co o tym sądzicie. Jeżeli interesuje was, kim jest Ari, to... Kurde, ponad 2 lata temu ten materiał robiłem. To kliknijcie sobie tutaj, a YouTube was do niego zabierze. Jeszcze trochę materiałów o Ari mi zostało, także ten film muszę skończyć i wziąć się do roboty. Trzymajcie się, moi drodzy.